Polski prezydent został zamordowany. Chodzi o Gabriela Narutowicza. W czasach II Rzeczypospolitej prezydenta wybierał parlament i dość niespodziewanym kandydatem został Gabriel Narutowicz, który był bardziej związany ze światem nauki, a nie polityki. No i niespodziewanemu kandydatowi udało się dość niespodziewanie wygrać. Głównie dzięki głosom dwóch PSL-ów, tak, były wtedy dwa PSL-e, lewicy oraz mniejszości narodowej. Bardzo niezadowolona była z tego prawica, a szczególnie jej media. Wtedy były to gazety. Powstała ogromna nagonka na Narutowicza. Warszawa wrzała. Kumulacją tej nagonki była wizyta Narutowicza w warszawskiej Zachęcie, kiedy Eligiusz Niewiadomski, narodowiec, a jednocześnie bardzo znany malarz, zastrzelił prezydenta. Narutowicz prezydentem był jedynie przez 5 dni. Niewiadomskiego skazano na karę śmierci. To już historia. Obserwuj.